W 2008 roku, szanowni państwo, mieliśmy 24 uczestników indywidualnych i 11 drużyn. W zeszłym roku to obrazuje, jaka jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o jakie jest zainteresowanie tą imprezą. W zeszłym roku mieliśmy, szanowni państwo, już około 200 uczestników oraz 48 drużyn. Natomiast na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, mamy zarejestrowanych, i to jest rekord, ponad 300 uczestników indywidualnych, jak dobrze pamiętam, to jest 320 oraz 54 drużyny. Także widać, jaki jest potencjał w tej imprezie. Nasz triatlon zimowy jest wyjątkową imprezą. Myślę, że nie tylko na skalę kraju, ale i Europy, jak nie dalej. Triatlon ten różni się od takiego, powiedziałbym, standardowego triatlonu zimowego tym, że jazdę na nartach zastąpiliśmy wyżwami. To powoduje, że to jest większe wyzwanie. Tu już też słyszałem takie określenie, jest to impreza dla twardzieli. Zapraszam wszystkich twardzieli do uczestnictwa. Rozgrywamy go w konkurencjach drużynowych i indywidualnych. Biegamy, od tego startujemy na 4000 metrów, to są dwa okrążenia naszego toru. Potem zawodnicy zmieniają buty na łyżwy i zapraszamy ich na tor. Tam mają do pokonania dystans 2000 metrów, to jest 5 okrążeń toru. I kończymy na rowerze, to jest 10000 metrów. Limit czasu, jaki przewidujemy na tego typu dystansach, to jest 90 minut. Jeśli chodzi o trasę, tutaj trasa niezmieniona jest od kilku lat, natomiast jest to trasa tak wytyczona, aby kibice, bo przecież oni też są bardzo ważnym elementem każdego wydarzenia sportowego, mogli obserwować całość zmagań zawodników. Dla każdego uczestnika przewidujemy pakiet startowy, gorące posiłki, pamiątkowe medale, a także i dla najlepszych rzeczowe nagrody. Jeżeli chodzi o sam triatlon, no tak jak wspomniał dyrektor, jest to impreza dla twardzieli, jest to impreza bardzo widowiskowa. Tak jest runda wytyczona, żeby właśnie kibice mogli całą rundę w jednym miejscu zobaczyć, nie przemieszczając się z miejsca na miejsce. Też tylko dodam, że to już nie jest impreza lokalna, warszawska, prawda, że sami warszawiacy startują. Jak spojrzymy na zapisy, to już tam mamy absolutnie z całej Polski, z każdego zakątka, od Krakowa do Gdańska i tak dalej, więc naprawdę impreza z Rzeszów, no, wszystkie miejscowości największe, mniejsze. Jest to absolutnie ogólnopolska już impreza i w tym roku też widzimy na listach, jest dużo triatlonistów z sezonu letniego, którzy startują. Będą próbować tutaj, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno emocji nie będzie brakowało. Podjęliśmy rękawice i ta rękawica cały czas coraz to lepiej boksuje. Także muszę powiedzieć, że wszystkie różne dyscypliny, tam są i rolkarze, i biegacze, i kolarze. Taki cały przekrój sportów, którzy się tak fajnie przygotowują też, czyli zawodowcy jako trenujący, zawodnicy, ale jest tam naprawdę ogromna ilość ludzi, 82 kobiety zapisane, to jest naprawdę, to mnie tak cieszy, że kobiety, 1/4 uczestników zajmują kobiety nam, także naprawdę fajnie w drużynach. Szczególnie są pozgłaszane, także bardzo fajnie to mnie cieszy. A odnośnie imprezy, no ona ma taką swój charakter, specyfikę. Przygotowanie to jest początek roku, przygotowanie do całego sezonu dla biegaczy jest takie, żeby się po prostu zmobilizować, żeby do treningu. Ja jak byłem kolarzem,
to mnie to mobilizowało, żeby pójść pobiegać, żeby się poruszać. I tak samo dla tych amatorów, jak on się zapisze, no to on wie, że musi sobie przebiec kawałek, że pójdzie na łyżwę, że ta jego aktywność po prostu wzrasta dzięki świadomości, że on na tej imprezie startuje. Także ta impreza tak naprawdę bardzo fajnie działa na świadomość, żeby się zmobilizować. To jest tuż po nowym roku, czyli postanowienia noworoczne można swoje spełniać. No ja zawsze startuję w drużynce, tak jako też byłem łyżwiarzem kiedyś, a że najtrudniej zawsze do drużyny łyżwiarza, no to ja już jestem łyżwiarzem już etatowym, już na rowerze nie startuję, mimo że 20 lat byłem kolarzem, a byłem tam parę lat łyżwiarzem, ale już etat na triatlonie mam łyżwiarski, także i startuję z przyjaciółmi, mam taką drużynkę. Dla sportu, dla zdrowia, dla uśmiechu, dla radości. Także żebyśmy się ładnie, fajnie bawili, żebym jeszcze mógł później nagrody powręczać też dla naszych uczestników, dla tych takich jeszcze większych twardzieli. Dziękuję. Szatnie dla zawodników są tradycyjnie przygotowane w okolicach holu Toru Łyżwiarskiego. Tam również będą na zewnątrz tym razem, ale też w okolicach holu wystawione ciepłe posiłki. Szanowni Państwo, tak jak wspominałem, trasa jest chyba w tej chwili już przygotowana jak najbardziej optymalnie. Pracujemy nad przygotowaniem, zabezpieczeniem technicznym w tej chwili trasy, odśnieżaniem i tym podobne rzeczy. Także jeżeli Państwo będziecie wspominali o naszej imprezie, to proszę również wspomnieć o tym, że pod względem technicznym naprawdę nie będziemy mieli się czego powstydzić.